hej, tutaj Gabriśka, Marianna i Mariolka. Chciałybyśmy was zaprosić na taką nietypową sondę w okazji 8 marca! Dzisiaj jest z nami pan Maksymilian. Dzień dobry. Chcielibyśmy zadać panu jedno krótkie pytanie. Co pan myśli na temat dnia 8 marca? Wiele jest bezsensowne. Bardzo nam miło, że pan tutaj do nas przyszedł. Mam tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Od tego pytania i odpowiedzi zależy pańskie życie. Więc co pan sądzi o 8 marca? No, na szybko powalam tękę, który to znać. Ale czy to się... Czemu to się biorze wszystko z pieniędzmi? To jest miłość, tak? Kobiety są tylko pieniędzy i imprezy. Witam pana bardzo serdecznie w naszym programie. Mamy takie malutkie pytanie. Co pan myśli o dniu 8 marca? Proszę bardzo. Dzień jak dzień. Jak dla mnie ten dzień jest wyjątkowy z tego powodu, aczkolwiek kobiety wtedy obchodzą swoje święto. Zgadza się. Jeszcze lubię. Co pan robi dla swojej kobiety tego dnia? To zależy. Obiadek ugotuję. Proszę bardzo. Kwiatki, kupię czekoladki. Przejdę się z nią może gdzieś w jakieś bar albo na lody. Jeszcze tacy faceci istnieją. A, przepraszam, czy ja bym mogła numer do pana prosić o korekkę, zapomniałam, ale tam potem się dogadamy. Dziękujemy. Do widzenia. Szanuj się! Zapraszamy, proszę, proszę. Proszę, tutaj dla pana miejsce. Proszę, misia sobie wziąć. Dziękuję. Dobrze, więc w dzisiejszym programie mamy tu pana bardzo krótkie, zasadnicze pytanko. Co pan sądzi o Dniu Kobiet? Na Dzień Kobiet jest bardzo potrzebny dla naszego kraju, ponieważ dzięki temu nasze piękne panie, jak tutaj widzimy, są doceniane i, że tak powiem, przecież to wy jesteście motorem napędowym naszego kraju. I następny zmierza w tą samą stronę. Tylko pan mówi, to kuchni to ja! Proszę przedstawić. Nazywam się Wiktor, nazwisko Barna. No bardzo ładnie. No to teraz szybko, nie mamy czasu, czas antenowy nas goni. Co pan myśli o dniu 8 marca? Co mam myśleć, co jest 8 marca? Dobrze, co pan myśli o dniu 8 marca? Co jest 8 marca? Nie, pan nie za mnie. My wołaliśmy tutaj, zaprosiliśmy pana w takiej sprawie, może drobnej, tak powiem. Co pan myśli na temat 8 marca? Na temat 8 marca? Co to jest? Nie, no wiadomo, jest nikogo, tak? Zgadza się. No, wciknij się znalazł. Weź zacznij. Ponieważ zapraszamy mężczyzn i pytamy, co myślą na temat Dnia Kobiet, więc pana chcielibyśmy to samo zapytać. Co pan myśli o Dniu Kobiet i skąd on się wziął? Kto go w ogóle wymyślił? Bo słyszałem takie plotki, oczywiście, że to jest masoni, ale w ogóle nie rozumiem z koleżankami, o co chodzi. Proszę nam to wytłumaczyć. Nie. Dzień Kobiet, jak czytałem, ma korzenie robotniczo-komunistyczne, a nawet pogańskie, bo wywodzi się z rzymskich świąt, podczas których Rzymianie dawali swoim żonom upominki. Więc jest to bardzo... Dziękuję pan to święto? Tak. Jest to bardzo podejrzane święto, no ale nic na to nie może... A co by pan zrobił dla swojej kobiety właśnie w to święto? Co by pan zrobił? No, można jest użyć duszenia, czy dać ładnego kwiatka. To jest... Czyli tylko to! Tak, proszę, tylko to! Nawet jak ja będę ją gotować! Wypraszam sobie! A kobieta, czy to tak? Co by kobieta robić w tym czasie, tak? Co ty ma to w garach siedzieć? W garach ma siedzieć, tak? Proszę wyjść! Proszę wyjść, powiedziałem! Do widzenia! Będzie się rzucać gówno!
kobiet, bo u nas jest to piękne święto. Oczywiście tak samo pięknie jak w Polsce. Też kobiety obliczają podarunki i tak dalej. A czy jest ten sam dzień, czy w ogóle data jest inna? Nie wiem. No, proszę pana, pan jest poważny. Pan jest poważny. Przychodzi pan tutaj na sądę nieprzygotowany. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mogę się założyć, że dopiero co pan stał od telewizora i będzie oglądał. Oczywiście, piwko w ręce. Tylko co potrafią robić? Albo chcę z komputerem godzinami, a żona leży w łóżku i co ma robić? Co ma robić, się pytam. Zapraszamy. Proszę siadać. Ale pan ma sprzęcie na ręce. Fajnie, fajnie, fajnie. My z takim pytaniem tutaj do pana. Co pan myśli na temat dnia 8 marca? O Boże, no... Ale Bóg pana nie pomoże teraz! Pomoże, pomoże. No to tak, no dzień jak dzień, nie? No trzeba się z nim liczyć i wypadałoby do jakiegoś uczcić, nie? Wiesz. A w jaki sposób? W jaki sposób? O Jezu. Jezus też nie pomoże, ale... niestety, no. Musi pan liczyć na siebie. 8 marca to jest, tak? Tak. No wtorek, już wiem, że... Bardzo pan spostrzegawczy! Ale o co innego pytałam! O co dokładnie? Jaki święto z 8 marca? Chamie! Nie wiem, no... Dzień kobiet? O, no... Jeden! A, przepraszam! Kłaczek! A, patrzcie, jaki bombowy chłopak! Kto z was chce przeprowadzić rozmowę? To ja może, jaki przystojniaczek, to ja! Ja już w kwiecie wieku, nieważne, dobrze. Co pan myśli na temat 8 marca? No, wtorek, nie? Zgadza się, a coś więcej? Coś więcej? Normalnie się zgadza. Nie! Teraz musimy rozmawiać. Pan bardzo inteligentnie wygląda, dlatego myślę, że odpowiedź również będzie inteligentna. Proszę zadać pytanie. Co pan sądzi o 8 marca? Co tam wtedy jest? Wtedy? Dzień kobiet. Zgadza? Dobrze. Ale widzę, że tak bez przekonania. Tak. To jest jaki powód? Proszę się nam wytłumaczyć, co to? To jedno z wielu świąt. Ale przecież... Ja, ale proszę, proszę, proszę pana! Pozwólcie, proszę. Czemu pan to traktuje jak zwykłe święto? Jedno, jedyne święto w roku, kiedy my możemy uczcić nasz byt! Nasz byt! A pan to traktuje jak zwykłe święto! Ja więcej nie biorę w niczym udziału! Wychodzę i skończy się wszystko! Do widzenia! Po prostu! Co pan myśli na temat dnia 8 marca? Myślę, że to bardzo ważne święto, tak nie kobiet. Dzień dobry! Proszę, proszę, proszę. Dzień dobry, dzień dobry. Może mi się? Cieszę się. Tak na rozluźnienie, proszę. Panie Lukaku, przyrzuczę się, nie? No co, co? Co nie mogę, jak chcę? Już będzie nie mogę co zrobić? Dobra, w telewizji to będzie... Skupmy się na gościu, a nie ty tego obrażasz. Dobra, w takim razie chcieliśmy pana zapytać, co pan myśli o dniu 8 marca? No, jest to... Tak? A dlaczego? Prawdziwi tacy! Na miarę czasu! O, kończymy! Już taki ładny chłopiec, no na pewno wie, co jest 8 marca. Powiedz mi, przystojniaku. Chyba dziękuję. Chyba? Jesteś tego pewien? Tak jest. To dobrze. Więc, co zamierzasz tam teraz przygotować? A nie wiem jeszcze. Cisza pan! Co pan myśli na temat 8 marca? Jak to wiem? Mimo całego sarkazmu chcielibyśmy wam dziewczyny złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, żeby każdy następny dzień był tak jak to wasze dzisiejsze święto. Co więcej możemy powiedzieć? Smacznego! Oświadczam, że to jest dom wariatów. Krysia! Nie! Zapraszam!
na środek. Ładnie wygląda. I tu sobie róże wsa. O! Dobrze? Tak? Dobrze, dobrze, zaczynamy. Tutaj wchodzisz. A jak pan to planuje obchodzić ze swoją, drugą połówką? Do kina, bardzo romantycznie. A na jaki film? O, o czym to? Zabierz kogoś innego. Piotra Pąkę daj.